Och, proszę, niech tylko otworzą tą przyczepę. Jak chcę zobaczyć Posejdona. A kim jest Posejdon? Co? Biał. Muza, ty chyba nie wiesz, o czym mówisz. Posejdon to jest podobno najpiękniejszy ogier libicański na świecie. Wszystkie klacze za nim szaleją. Naprawdę? Tak. Mamusiu, a czy to jest mój ojciec? Nie przypominam sobie, że miał na imię Posejdon. Zobaczymy w skarbie. Ach, chodź kolego. Wszyscy chcą cię tu poznać. Wow, ale ty jesteś piękny. Chodź. Dzień dobry. Przepraszam. Czy pan jest... Czy pan to Posejdon? Pan? Ja przepraszam, piękną damę, ale proszę mi mówić po imieniu. Oho, oczywiście, przepraszamy, my po prostu ten, się zachwycamy, bo powiedziałeś się o mnie. O, a ty, piękna damo, chyba jesteś Libicanem. Tak. A wiesz co, kogoś mi przypominasz. Ja właśnie też. Zmienimy imię na Muza. O, dlaczego ci zmienili imię? Też nie wiem. Czy też ty miałeś takie piękne imię? No cóż. Ale co ty? Posejdon. O. Synku. Tata? O, no tak. Ty przecież nic nie wiesz. Kiedy nas rozdzielono, to wtedy byłam... Kilka dni później zostałam źrebna. I... Nie chciałam ci tego mówić. O, chodź tu do taty. Nareszcie. Czarny książę. O. Chwila, bo nie rozumiem. Czyli on jest twoim mężem? Tak. To prawda. Ale ja ci zazdroszczę. My też. O. Przecież wy macie swoich... No tak. No Nilio, ty masz swojego, wiesz. Wiem, ale po prostu. Ale my nie mamy chłopaka. Wybaczcie, tak jakoś wyszło. My cię tutaj oprowadzimy. Witaj, Posejdonie. Ja jestem Tornado. Ten? Tornado? Tak. O, miło poznać. Ty podobno też jesteś słabny w swojej scenie. Tak. Podobno jestem najpiękniejszym lipicanem na świecie. O. To dlatego tutaj już wszystkie konie tak stoją? Co wy się tak gapicie? Co? Ja jestem facetem! Chwila! No tak, wiem, ale... Lavendo! No co? Ja się tylko patrzę! No, no wiesz... No, no tak, oczywiście, ty się patrzysz za każdym pięknisiem. Och, ale on jest przystojny. Coś ty powiedziała? O, wybacz, Tornado, ty też jesteś przystojny. Ale... Ale... Dobra, przepraszam. Po prostu on... Och...
No tak, oczywiście. Musisz mi wszystko dobrze wyjaśnić. Nie tutaj. Chodźmy. Już idziesz? Przepraszamy, my chcemy porozmawiać sobie na osobności. Mamusiu, gdzie wy idziecie? Baw się, skarbie, my zaraz tutaj wrócimy. Idziemy sobie porozmawiać. Tak dawno się nie widzieliśmy. Aha, dobrze. Co, opowiadaj, co się z tobą działo, jak po naszym rozdzieleniu trafiłem do pewnej stajni. Było całkiem... Okej. Wiesz, gdzie trafiłem? Gdzie? Do tej... Znasz hiszpańską szkołę jazdy w Wiedniu? Serio? Ty tam trafiłeś? Tak. I byłem trenowany do bardzo różnych figur, które być może zaprezentuję na tych zawodach ujeżdżeniowych, które będą niedługo. O, to wspaniałe. Tak, ale kiedy tam przyjechałem i kiedy minął tydzień, to po prostu podczas tego pierwszego tygodnia wszystkie klacze, jakie tam były, cały czas się na mnie gapiły i się pytały. I na przykład takie pytanie. Czy ty jesteś żonaty? No wiesz, w sensie, czy masz partnerkę? A co im odpowiadałeś? Nie chciałam ich zmartwić, więc odpowiadałam, że nie mam. Nawet jedna, która nawet mi się podobała, się zapytała. Posejdonie, czy ty... Chciałbyś, abym była twoją partnerką? A ja wtedy pomyślałam, nie mogę tego zrobić. Tobie. Tak? O, bo przecież tam się poznaliśmy. To w sumie fakt, ale mnie stamtąd przeniesiono tutaj. Tak, ale kiedy cię przeniesiono, to... Tu byłem taki smutny, naprawdę. Uff. Płakałem chyba przez dwie noce, zanim się uspokoiłem, naprawdę. Ale było miło, było mi tam naprawdę dobrze, ale się cieszyłem, że jadę tutaj i mogę cię spotkać. Ale po prostu rozumiem cię. Ja też tęskniłem. Teraz wszystko będzie dobrze. Cieszę się, że wróciłeś. Ja też.